Halo, halo, cześć, dzień dobry, halo, halo, witam serdecznie, witam gorąco, witam tych niewitanych, witam wszystkich dzisiejszych moich widzów. Z tej strony Lufti, znacie mnie doskonale, jestem trochę gruby, trochę fajny i nagrywam dla was specjalnie odcinek z Construction Simulator 2015, Gold Edition, Edition Gold. I jak widzicie, kochani, mamy tutaj zlecenie, możemy sobie kolejne wybrać. Znaczy, chciałbym sobie wybrać, ale chyba mi coś się zacięło. Dobra. Jedź. Gdzieś mi coś się tu zacięło. Dobra. Budowa domu jednorodzinnego. Ale to wywiozłem przecież. Przetransportuj mała koparka. Przetransportuj ładunek ziemia ze żwirowni do. Przetransportuj ładunek ziemia. A na sypkie to. A mogę. Dobra. Przyjmij zlecenie. Muszę na razie małą koparkę wydupcyć. I teraz przeniesiemy tą naszą koparkę. Tak więc spokojnie. I co wam, kochani, powiem ciekawego? Powiem wam. Przede wszystkim to, że kurde, się do farminga przyzwyczaiłem i aj podpórkę trzeba się podnieść. Czym się podpórkę podnosiło? Shift i Q. Okej, podpórka podniesiona. Będę musiał tyłem wjechać chyba, jak dobrze pamiętam. Dobra. Teraz F1 i jak tylne te rampy. Dobra, tak. Warto takie info pamiętać, bo to naprawdę. Tej zapomina i dopiero są jaja. Musimy przewieźć tą koparkę. No niestety odcinki będą jak na razie z solowych moich tutaj poczynań. I łycha powinna być tak. Dlaczego tylko ja nie mogę kamery sobie zmienić? Czy się kamerę zmieniało? Ten V. Mówię, ja cały czas ściskam C, no nie? Nie myślę, co mi tu się dzieje. Dlaczego to nie chce działać? Widzimy, muszę tak w miarę prosto ustawić. Znaczy to ja nie wiadę. Dobra, ops, 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 ops. Się przesunę. O, dobra. Dobra, może być. Czego nie wziąć? Dobra. To nie było jak to przymocować, by można było. No nie. O, jest. Zabezpiecz ładunek. Jest zabezpieczone. Okej, okay, wsiądź. No, i mamy to załadowane, tak więc spoko. Nie wiem, dlaczego tego tam się świeci. Migacze, ale to nic. Tak, jedziemy sobie powolutku na miejsce naszego zlecenia. Miejsce naszego zlecenia znajduje się we wsi. Uj, bo tu kurde, sprinter jedzie, tam wymusił pierwszeństwo i jedzie. No i kochani, ja wam nagrywam to, bo niestety, ale nie jestem gdzie w pracy, takie tam odwołali mnie i takie tam pierdoły. Więc dzisiaj niestety nie jestem w pracy, ale jutro już będę znowu, niestety. Znaczy dla mnie to bardzo dobrze, dla innych może niestety, ja tak po prostu. Dobrze, że wyszło jak wyszło. Przetransportuj. A, taką ziemię muszę do żwirowni, dobra.
Nie wiem, o co chodzi o z tym. O, tu. Czekajcie. Transportu i ładunek ziemia ze żwirowni do zaznaczonego obszaru na placu budowy. Aha, czyli będę musiał po żwirowni. Dobra. Czekajcie. F. Dobra, F. Czekajcie, ja sobie muszę tu podpórkę dziabnąć. E. A ja ryj trzymam, no nie, to trzeba było shift E. E. Może nie? Dobrze, ja sobie pojadę. Ja sobie pojadę po tą ziemię do żwirowni. Przede wszystkim. Pojadę sobie do pierwsze takie zadanie, które musimy wykonać. Tak, i przede wszystkim, kurde, gdzie jest żwirownia? No tu jest żwirownia. Poproszę tutaj do tego miejsca nie prowadzić, moi się kierowniku. I jedziemy sobie manem, właśnie przywieziemy 400 metr, 40 metrów kwadratowych, jeśli dobrze przeczytałem, tak? Nie, 4 metry kwadratowe, sześcienne, 4 metry sześcienne, przepraszam. To tak nieźle. No manę sobie przetransportujemy tym, ale trzeba będzie zakupić nową maszynki. Tak zbijamy 100 tysięcy chyba. Przetransportujemy jakieś nowe maszynki, może kupimy sobie. I przede wszystkim czekam, aż Krzysiu będzie miał tą grę i będę prawdopodobnie z Krzysiem też nagrywał. No i możliwe, że i z Mikiem, bo Miki mówi, że ma tą grę, tak więc Miki powiedział, że może z nami nagrywać, jakbym chciał, tak więc spoko. Prawdopodobnie skorzystamy... Rezerwowy kierowca, wo, wo! Dzięki, ale bym wydupcył. Ale bym przyryżnął w kłopa, byłyby jaja dopiero. Dobrze, że ten manik to też jest wywrotka, no nie? Powinieneś zastanowić się nad kupnem nowego pojazdu. Ja nawet nie wiem, gdzie tu pojazd kupić, ludzie. Co on myśli, że co to ja? Ja jestem... jakimś tutaj... przychoł dobrym. Ja tu pieniądze mam, miliony. Tylko... No ciekawe, ile będzie kosztować, bo na pewno bym sobie większą koparkę kupił, bo ta mała kopereczka, to wiecie, a taką dużą koparkę... A, to znowu wtedy muszę tira mieć, żeby transportować, to kurka wolna, faktycznie. No pamiętam, że po piadzie się jechało gdzieś indziej. Tak, kontenery. Nie, ja nie chcę do betoniarki, ja chciałbym materiały sypkie jechać. Chyba tu były te materiały sypkie, ja dobrze pamiętam. Gdzie to tu się tu weźmie się ziemia się? A, to jest ziemia tu. Chyba. Tak mi się wydaje. Dobry! A, tu jest ziemia, o proszę. Muszę się zapytać na tego gościa, bo naprawdę nie wiem, co ja mam tu zrobić, bo nie pamiętam. Czekajcie, bo mi klawiatura się tu popsuła. Popsuła. No, nie popsuła, może troszkę tam bardziej bym powiedział, że się zdupcyła. Troszkę. Dzień dobry, panie kierowniku. Witam, jak mogę pomóc? Ja sprawdzę, z przodu na żółto poświęcałem miejsce, w którym mądry drogowy pełne kontenery. Jeśli szukasz betonu, pojedź pod ten niebieski filar z napisem Liber, wypełniony, kiedy tylko cię zapewne się popełnić miejsce. Jeśli chcesz po dzisiaj porządnego ładunku, to miejsce ładunku znaczone na żółte. Jeśli potrzebujesz
ziemi podejść do jednego z silosów obok leja na terenie zaznaczonym na biało. Pojazd zostanie wymieniony automatycznie. Dobra. Do leja jakiego mam podjechać. Tak, ja przeteleportuję się do... Chyba do tego tu chodzi, do tego podjechałem. Mi się wydaje. To, nie to? Kurde. Zdupcyło mi się coś tu. Ale to ja gdzieś tu, żebym zdupcył coś. Nie wiem, kurde, gdzie mam podjechać tu. Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, jeszcze piłują mi tu. Kurde, kostkę dookładać, wymyślili się. A, tutaj. A, tutaj, pod te leje. A tu się ziemię wysypuje, faktycznie, o proszę. To tu, dobra, kurde, odnalazłem. Okej. Okay. Ja tu kombinuję, jak kuń pod górę, dobra, mam. Odnalazłem, ja myślałem, że to na dole gdzieś tu trzeba wjeżdżać. Na dole po prostu to jest tylko wypełnienie po prostu tego. Kurka wodna, ale... Ale draka. Ale draka z cwaniaka. Chodźcie, pojedziemy sobie trochę po beton. O, dobra. A więc nie wejdzie, dobra. Ziemię mamy, to jest najważniejsze. Więcej nam nic już nie trzeba. Ziemię już mamy. U nas by się przydało troszeczkę mieć tamten i to ładować sobie czymś. No ja na przykład zakupić sobie ileś tam ziemi, ileś tam piachu i mieć to wszystko po prostu u siebie tam. No bo z betonem to jednak jest ciężko będzie. No zajmę do betoniarki, dojdziemy, troszeczkę to potrwa. Ale mam nadzieję, że będzie to na dobre nam. No i co ja mogę powiedzieć o Construction Simulator? Jest bardzo fajną grą, naprawdę. Dla mnie bardzo fajnie się tu gra. Tak więc jest dosyć. Też tylko odnoszę problemy z nagrywaniami, bo wiadomo, no kurno mój czas jest ograniczony, no niestety. Czego ja trykę ci dobrze tu kierunek rzucić, no nie? Zwyczajnie jest farmingerz. No i dlatego też jest to problematyczne. Napijcie kawy. Nie w ogóle. Tak więc dobrze będzie. No i jedziemy sobie na tą naszą... Na ten nasz plac budowy. Jest. A, potem muszę jeszcze po ten kontener pojechać, kurde, też wywieźć tam, dobrze. A, to już wiem na przykład, gdzie się teraz ziemię trzeba będzie wysypać, jak się na przykład wykopię coś. O, czerwone. Stać. Stać, bo policja. No, tak więc wesoło. Wesoło, ale nie wiem czy na razie... A, ja zawsze będę widział. O, proszę bardzo, Opel Astra nowy. Maserati. Prawdopodobnie mam... Ale pierwszy jaki wrobię. Trochę nieprawidłowo pojechałem, ale to nic. Bo tutaj nie... A to my tak praktycznie domu nie musimy budować. My tylko i wyłącznie musimy tutaj... Dom jest już zbudowany, my od podstaw nic nie budujemy.
Twittera. Więc to zrobione. Fajnie. Dobra. Teraz jedziemy sobie szybko po zestaw z kontenerem. Jedziemy ten kontener. Powiem wam, że sterowanie w tej grze ogólnie według mnie jest zrobione bardzo dobrze. Naprawdę, sterowanie jest tutaj jednym z takich, bym powiedział, jedną z takich lepszych rzeczy według mnie, po której trzeba pogratulować trzeba twórcom tej gry. Naprawdę. No. Ale nie chciałem przenieść się na drugi monitor. No, sterowanie jest tutaj bardzo fajnie pomyślane i to jest akurat dla mnie wielki plus tej gry. Dlaczego mi się to nie chce wysuwać? No, on jest zastrzelony. Dobra, trasa jest zaznaczona. Możemy sobie lecieć dalej. Dlaczego nie mogę jechać szybciej? Kurwa, gdzie cię przejechał, panie Andrzeju, i co by było wtedy? Ustąp pierwszeństwa. Jak ktoś by chciał na przykład uczyć się na prawo jazdy, to tutaj bardzo dobrze się nauczy na prawo jazdy według mnie. Dobra, można ciąć. I rura mu. Dej mu, nie pierdziul się. Mam nadzieję, że ten domek jednorodzinny uda nam się skończyć w dzisiejszym odcinku. Fajnie by było skończyć go w dzisiejszym odcinku, bo jakbyśmy go skończyli, to wtedy byśmy automatycznie mogli sobie już robić kolejne w tym odcinku jakieś nowe fajne zadania. Niestety słyszałem, że te zadania często się powtarzają, no ale czasem, że rozwiniemy jakąś naszą tą, bym powiedział, że gospodarkę, gospodarkę. No i chciałbym na pewno tutaj być zadowolony, chciałbym być no szczęśliwy, że istnieje coś takiego. Nie wiem, co ja teraz powiedziałem. Nic mi chyba na banie siada. Nie, to było głupie akurat, co powiedziałem. No ale mniejsza z tym. Ja wiem, co tam mała koparka jest, no nie? A kwiatki będziemy sadzić. Daj więcej gazu do tego mana. U mnie dzisiaj pogoda nie sprzyja, jest dosyć tak chłodno, powiem wam. Fajnie by dzisiaj by się pracowało, bo akurat jest chłodniutko. No, bardzo dobrze. Dobra, był kończony. Ciekawe co teraz. Zabierz ładunek. Duże dachówki. Szare.
ze składu materiał izolacyjny 1, asfalt dla zakładów plac budowy. Asfalt? Aha, dobra. Okej. W tym wypadku to można. Ten pojazd na pewno chce zrestartować. Tak, chodźmy szybko tutaj sobie do. Oj, nie to. Chodźmy sobie szybko do tego. Tak. Nie muszę to poprzywolić, te pierdoły. Powinno mi to się zmieścić na jedną tą. Na jedną. No, powinno się to zmieścić na jedną. Tutaj naszą tą. Na jedną przyczepę. To wszystko. O, pojeżdżę sobie wózkiem, widziałem jak w realu. O, ciekawe jest. Dobra, nie ma nikogo. Idziemy. Tutaj też nie ma nikogo pewnie, bo nic nie jedzie. Niedziela jest to, co się dziwić, no ludzie w niedzielę raczej nie jeżdżą. Ale śmiesznie, że oni tak wyjeżdżają strasznie na twój pas, no nie? Kto ci w realu wjeżdża tak daleko na twój pas? No kto? Witam osi kierownika. Cześć. Do wejścia sztuki. Up. Tak. I teraz ceglarczyk. To nie tylko to. Materiał budowlany. Asfalt 1. To jest izolacyjny 1. Kup. Dobra. 1600. No. Posłuchaj się trochę. Ale śmieszny jest ten asfalt. Na przykład jest strasznie śmieszny ten asfalt. Kurde. No i po co nam ten asfalt? Da asfalt se kład. No, jak prawdziwy, kurde, ten. Teraz nawet trochę mniej bardziej skrętny jest. Chyba, że ma wysiennik i można nim właśnie wysiennikiem tak tutaj operować. To jest fajna sprawa. To jest fajna sprawa, bo jak umiesz dobrze już operować wózkiem widłowym, naprawdę pieniądz można mieć z tego bardzo dobry. Jeszcze do przodu. Jeszcze trochę, dobra. No, ja to powinienem robić zamkniętymi oczami, bym powiedział, szczerze mówiąc. Ale patrzcie, tu. A, tu masz te, kurde. To już ma. Ich rewersa ma ten, jak dobrze widzę, tak, bo tu masz. A no, tak, poprawić sobie przód tył. Czyli tak to wygląda, no dobra. Nie, powinno się to zmieścić mi to wszystko, na pewno.
Kurde. Tak. No ale tak naprawdę to aż taki zwrotny to nie jest, kurde. Ten właśnie wózek widłowy. Tak to delikatnie on się trochę skręca niż w tej grze, no ale spoko. No na pewno jakimś stopniu podobieństwo jest, jest. I to od razu mówię, podobieństwa tutaj są. I są tu bardzo duże, będziemy powiedział, podobieństwa. Ale... Okej. To zrobione, zabezpieczmy ładunki. Przede wszystkim, bo to jest niebezpieczeństwo, że może pasami. A pasami są ściśnięte i powinna być gitara. Powinno być gitara, siema, łokieć, pinta, nie ma klienta. No, i wiem, że jestem małomówny może w tym odcinku, po prostu no, muszę się tu skupić, bo to akurat ta gra, mimo że może komuś się wydaje, że ona jest prosta, taka łatwiutka i w ogóle, ale trzeba się skupić jednak w tejże. Jeśli się człowiek nie skupia w tej grze, no to ja mam pierwszeństwo, panowie i panie. Jeśli człowiek nie skupia na grze, to potem wychodzą takie buble, a fajnie jakby nie wychodziły buble właśnie, na przykład teraz. Ale w dupę Corsę. Ale dobrze się nie psuje, to chociaż tyle. Kalce pijemy. Mam nadzieję, że ten dom jednorodzinny ukończymy w tym odcinku. Byłaby to fajna sprawa, jakby byśmy ukończyli ten dom. Nie będę się kotarko tu podjechać. Będę chciał to powyciągać. Ja spróbuję zjechać tak. A zjechała to. Szkoda, że jak się jedzie, no nie można ruszać to. To jest troszkę głupie, no ale to nic. Skręcaj, kurde. Mamejko moja, ty. Kurde, naprawdę, mamejowate to urządzonko, ale to nic. Spokojnie, damy radę jakoś chyba.
O, godzinę już grałem, kurde, ale jaja. Osiągnięcia fajne są te osiągnięcia, powiem wam szczerze. Jak ja mam tu coś zdjąć? Dobrze, że chociaż jedno się zaczepiło. No, trzeba kupić takie coś do zaczepiania, jakąś specjalną tą. Weźcie, to naprawdę to jest porażka, to jak to się zajmuje tym. Muszę sobie kupić kurde maszynę do ściągania, bo to tak, to nie ma to sensu za bardzo, bym powiedział. Okej, tak to może być. O, dobra. Ja czy tam to będę mógł. No też mogę poczekać. Kurde, jak ja bym wiedział, że tu mam musia rozłożyć, to mi się tu nie czaili, tylko żeby to było dawno zrobione. Stawię to na to. Dziękuję. Oczyść teren. Dobra, proszę bardzo. Tak. Maszynę, tutaj ciężarówka z platformą. Tak. Dziękuję. Okej, może zatrudnić pracownika. Dziękuję. 107 tysięcy, proszę bardzo. Dostaję nowe zlecenia, a ja bym chciał coś sobie kupić. Dobrze, firma. Tobór, dokładnie. Jak ja bym sobie chciał coś kupić, no nie? Tak. No dobra. Teraz tak, firma. Personel. Jestem brygadzistą. Zatrudnij pracownika Dominika. Na razie nie będę. Magazyn, dostępne ładunki, brak, finanse. Przychody jednorazowe, o, dobra. Profil. Online. Aha, dobra. Zadania. Mamy tak. Drobne prace ogrodowe. Dom Dąbrowskich. Bardziej bym chciał dowiedzieć się, gdzie tu mogę sobie kupić, kurde, jakieś pojazdy. Czy mogę w ogóle sobie kupić jakieś pojazdy? O. Tam trzeba było aż jechać, dobra. Kółka ogrodnicza, dobra. Niedobrze. Niedobrze, strasznie daleko trzeba było jechać po nowe te. Pojazd z żurawiem rozładunkowym, właśnie. Taki mam plan. Żeby był pojazd z żurawiem rozładunkowym. I właśnie chyba tam będę chciał się udać i pojadę sobie
Teraz pojadę sobie tam i ja wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia. Hej, cześć i czołem.